wśród tak znakomitych profesorów, prelegentów, władców na symbolu o śmierci. No tak się złożyło, że mam powiedzieć coś, co jakby wykracza poza śmierć. Tutaj było powiedziane, że empirycznie raczej mamy podstawę sądzić, że nic po śmierci nie ma. Tymczasem jest możliwe przynajmniej, że jednak coś jest. I tym czymś może być piekło. No, wracając jeszcze, jakoś tak mnie poruszyła ta kwestia tej nudy. Gdyby to miało być tak, że którym zdarzy się istnieć w piekle i robić to, co robili tutaj i robić to, za co w tym piekle się znaleźli, to może dla niektórych nie będzie to aż takie nudne życie, w gruncie rzeczy. Ale to jest tylko taka hipoteza bardzo spekulacyjna, którą tu tylko tak nadmieniam, bo raczej ma to być mimo wszystko nieprzyjemne. Swoje rozważania chciałbym jednak skupić na dwóch jakby głównych modelach piekła średnich. Dzisiaj filozofii, głównie jednak filozofii analitycznej, bo do tej się będę odwoływał, są obecne, a także wskazać na pewne założenia metafizyczne, które są potrzebne, żeby te modele piekła były logicznie możliwe, czyli spójne. I takim głównym założeniem jest założenie dotyczące natury Boga, szczególnie Jego Wszechwiedzy. No i w tym kontekście, żeby nawiązać też do bezpośrednio do tematu naszego sympozjum, jest kwestia taka, czy śmierć jest dla nas czymś ostatecznym, czy jednak jest jednym z etapów, czy etapem do czegoś, co dopiero ma nastąpić po śmierci, to będzie ostateczne. Dwa takie podstawowe modele piekła, które się dyskutuje, to jest model tradycyjny albo retrybucyjny, którego korzenie sięgają myśli teologicznych Tomasza, Augustyna, jeszcze wcześniej Anselma i wielu protestanckich myślicieli, teologów. A drugi jest tym model bardziej współczesny, liberalny. I teraz syntetycznie postaram się te dwa modele przedstawić, wskazując na pewne trudności związane z każdym z nich, a potem wskazując na pewne założenia, które trzeba wskazać, żeby te modele trzymać. Model tradycyjny wyznaczony jest przez cztery twierdzenia podstawowe, najważniejsze pierwsze. Wiecie, piekło jest karą za przebieg życia doczesnego do momentu śmierci. Jest karą, którą wymierzy ta osoba, która może wymierzyć karę tego rodzaju, tak doniosło. Retrybutywny charakter ma ten postulat. Drugie twierdzenie, dla kogoś, kto się w tym piekle znalazł, nie jest możliwe już, żeby z niego się wydostać. To jest ostateczność tej rzeczywistości. Trzecie, piekło nie jest pusty, ktoś się tam znajdzie, więc coś będzie potępione. I czwarte twierdzenie, nieskończoność. Piekło jest tego rodzaju karą, która nie ma końca i będzie polegać na nie mającym końca świadomym istnieniu właśnie w tym miejscu czy stanie, nie potrafimy tego świadomym istnieniu, tu się to w jakiś sposób podkreśla. Zasadnicze dla tego modelu jest oczywiście to, że piekło jest karą. W koniunkcji z twierdzeniem czwartym, że jest karą nieskończoną, no jest problem od razu dla obrońców tego modelu. Wiecie, czy jest sprawiedliwą karą, kara nieskończona za życie i uczynione w tym życiu uczynki? Skoro życie było, bo my jesteśmy śmiertelni, krótkie i mogliśmy popełnić zło w skończonym wymiarze. Każdy obrońca, retrybucyjna teoria kary jest tą teorią, która zakłada, że jedyną funkcją karalną właśnie jest odpłata proporcjonalna do wymiaru wyrządzonych szkód czy zła. No i ta kwestia jest taka, czy nieskończona kara jest właśnie zgodna z postulatem tej retrybucyjnej formy kary. Czy teoria, skoro życie jest skończone i każdy z nas może tylko nagrzeszyć do pewnego stopnia, ale w nieskończony sposób. Znana odpowiedź na to jest jedna w zasadzie w teologii i metafizyce, i ona pochodzi od Anselma. Polega na tym, że wymiar kary związany z czynieniem zła przy założeniu, że istnieje Bóg, który jest nieskończony podmiotem, o nieskończonej godności, musi być nieskończony. Tutaj stosowano tą zasadę prawo średniowieczną na obowiązywała przez długi czas nierówności wobec prawa, gdzie stosowano do statusu, że wymierzona kara niezależnie od tego wyłącznie i głównie, jakiego rodzaju zło i w jakiej wielkości popełniono, ale komu wyrządzono zło. Uznaje się po tym, że grzech jest złem wyrządzony Bogu, więc kara musi być nieskończona. Kiedy system prawa się zmienił i odrzucono tą zasadę statusu, wprowadzając powszechną równość wobec prawa w czasie poświęcenia,
kodeksu Napoleona, wątpliwości związane z tym modelem piekła, ze sprawiedliwością kary nieskończonej były bardzo duże. I owocem tych wątpliwości stały się różne rewizje tego modelu. Możliwości tych rewizji polegają na odrzuceniu któryś z twierdzeń, poza tym twierdzeniem pierwszym, że piekło jest karą. No i tych możliwości jest kilka. Ja rozważam, nie wszystkie, rozważam takie najbardziej, powiedział, relevantne dla problemu. Najlepiej jest odrzucić twierdzenie czwarte, który mówi, że piekło jest karą nieskończoną. Jakie są warianty odrzucenia tego twierdzenia? No, jednym z takich w tej chwili popularniejszych jest stanowisko mówiące, że piekło jako kara ma być unicestwieniem tego, który jest na tą karę wskazany. Piekło jest unicestwieniem. Nie jest to kara nieskończona, tylko po prostu polega to na pozbawieniu istnienia tego, które jest ukarane. Unicestwienie, pozbawienie istnienia, które jest dobre, nie jest ukarane. Kara. Można się zastanawiać, czy z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb moralnych, czy naszego systemu prawnego jest to sprawiedliwe z kolei, ponieważ wiemy, że kara śmierci jest karą, która jest kontrowersyjna, zamieszana, czy nawet nie obowiązuje. Preferuje się karę za najgorsze zbrodnie do żywotniego więzienia. No ale trzeba pamiętać o tym, że rozważania i możliwe analogie w tym przypadku trzeba stosować ostrożnie, gdyż tym, który tą karę ma wymierzyć w tym wymiarze teologiczno-metafizycznym jest Bóg, który jest sędzią nieomylnym. Jeżeli się argumentuje za tym, że dożywocie jest lepszą formą kary niż kara śmierci, to jednym z argumentów jest to, że możliwa jest pomyłka sędziowska i pozbawienie życia kogoś, kto jest niewinny, a to jest wielka zbrodnia. No, w wypadku Boga nie może być tak, że mu się pomylił. Trudności tego rodzaju prawdopodobnie nie ma stanowisko, które by polegało na odrzuceniu twierdzenia trzeciego, czyli twierdzenia, że piekło nie jest puste, że po prostu nikt nie będzie potępiał. I tu są jakby dwa też warianty. To ten pogląd, który głosi powszechne zbawienie, nazywa się filozofii uniwersalizmu. Ja myślę, że ma dwie formy tego uniwersalizmu. Pierwsza forma można by nazwać necesarystyczną. Uniwersalizmem to jest problem, który mówi, że każdy będzie zbawiony, konieczne jest, żeby każdy został zbawiony. A druga forma to jest uniwersalizm kontyngentny. Znaczy, on będzie twierdził, że możliwe jest, że każdy będzie zbawiony. Nie ma tu konieczności powszechnego zbawienia, ale jest możliwość powszechnego zbawienia. Racjami dla tych, którzy te poglądy głoszą, są pewne atrybuty Boże, takie jak moc Boga oraz miłość Boga, czy dobroć. Moc polega na tym, że może sprawić, że każdy będzie zbawiony, a miłość polega na tym, że chce, żeby każdy został zbawiony. Proszę Państwa, zarzuty wobec tego uniwersalizmu są dosyć liczne. Ja może wspomnę kilka. Mianowicie pierwszy jest taki, że ten pogląd nie dość silnie bierze pod uwagę, czy niedostatecznie, wolność woli i podmiotowość tych, którzy są na to zbawienie, do tego zbawienia przeznaczeni. No, w obronie tego poglądu może być coś takiego, że twierdzenie, że konieczne jest, że każdy będzie zbawiony, nie znaczy, że każdy będzie zmuszony do zbawienia. Tylko po prostu stanie się jakoś tak, że każdy będzie zbawiony. Niektórzy obrońcy tego rodzaju stanowiska włożą pogląd, nazywa się libertariańską wolnością woli, czyli taką, że każdy z nas może dokonać rzeczywistego wyboru między swoim przeznaczeniem, zachowując tą wolność woli. Ale nie chcę wchodzić szczegółowo w argumentację uniwersalistów w tej chwili. Inny możliwy zarzut, jaki można sformułować wobec tego stanowiska, jest taki, że to jest niesprawiedliwe, żeby każdy został zbawiony, niezależnie od tego, co w życiu zrobił, jakiego rodzaju zło wyrządził, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Co więcej, wydaje się, że odrzucenie twierdzenia o tym, że piekło nie będzie puste i przyjęcie stanowiska necesarystycznego uniwersalizmu, ten cały model wywraca. Ponieważ jeżeli piekło będzie puste, to nie będzie kara. W związku z tym twierdzenie pierwsze, że piekło ma być karą, przestaje być, jest potrzebne. Wydaje mi się, że to można by było bronić w taki sposób, że owszem, piekło nie będzie puste przez jakiś czas, jeżeli można użyć określenia czas w odniesieniu do wieczności, ale ostatecznie jednak będzie puste. I kara będzie. I jeszcze o tym powiem później dwa słowa. Jeśli zaś chodzi o ten drugi wariant uniwersalizmu, to znaczy ten kontyngentny, że możliwe jest, że każdy będzie zbawiony, to on ma taką wadę,
że również możliwe jest, że każdy będzie potępiony. Jeżeli to jest możliwe, to możliwe musi być i tamto, lub prawie każdy. To z kolei, powiadają krytycy, jednak nas naraża, zwolenników tego poglądu, na zarzut, że nie jest to sprawiedliwe i nie wyraża dostatecznie Bożej dobroci, bo każdy może być potępiony. I wreszcie jedna ważna, kolejna modyfikacja modelu tradycyjnego, odrzucenie twierdzenia drugiego, które mówi o ostateczności piekła. Jest to na ogół ta teoria drugiej szansy. I ona głosi, że śmierć właśnie nie jest czymś ostatecznym dla nas w tym sensie, że po śmierci, zakładając oczywiście, że istnieje coś takiego życie po śmierci, zachowujemy i wolność woli, i zdolność do działania, które ma znaczenie moralne. Więc możemy dalej grzeszyć albo robić dobre uczynki. I ta teoria drugiej szansy, ona występuje w dwóch takich wariantach. Pierwszy jest taki, że po śmierci znajdujemy się gdzieś między niebem i piekłem. I wiadomo dokładnie, co to jest. Nie jest to ani odchłań, ani czyście wtóte. Te pojęcia mają jakieś określone sens logiczny. Ale tam możemy, mimo naszego dalszego działania i życia, uzyskać możliwość zbawienia lub potępienia. Druga możliwość tej teorii drugiej szansy polega na tym, że zostaliśmy skazani słusznie na karę piekła i jesteśmy w tej chwili, lecz zachowując zdolność do wolnego działania i działając tam, możemy albo się deprawować, albo jednak doznać takiej wewnętrznej przemiany, która spowoduje, że będą dostateczne racje do tego, żeby z tego piekła jakoś wyjść, że Bóg, który jest ostateczną istotą, to znaczy jesteśmy do zbawienia. I w ten sposób Boże miłosierdzie, o którym tyle dzisiaj się mówi w teologii, to będzie spełnione w większym stopniu niż w innych wariantach tego modelu tradycyjnego. Zaletą teorii drugiej szansy ma być to, że nie trzeba odrzucać czwartego twierdzenia modelu tradycyjnego, czyli twierdzenia, że piekło jest karą nieskończoną. Bo możliwe jest, dlatego ktoś się tam znalazł, że zachowując zdolność do popełnienia złych uczynków, do grzeszenia, dalej będzie grzeszył i w związku z tym będzie sprawiedliwie tam przetrzymywany. I to może trwać bez końca. I teraz, jeżeli rozważymy jakieś wątpliwości wobec tej teorii, no to są takie trzy zasadnicze, tylko właśnie taka, że możliwy jest jakiś taki regres, w tym sensie, że jeżeli udzielono drugiej szansy, to w zasadzie można pytać, dlaczego nie trzeciej i kolejnej, jeżeli ten, który tę szansę poprzednio odrzucał, do tej pory ich nie przyjął. To jakoś banalizuje wymiar tego życia moralnego w tym stanie po śmierci. No drugi zarzut jest taki, że śmierć nie jest czymś rzeczywiście ostatecznym, ponieważ po śmierci wszystko jeszcze jest możliwe. Możliwa jest deprawacja postępująca, możliwa jest regeneracja moralna, możliwa jest zmiana swojego stanu z piekła do nieba. Nie wiem, czy jest możliwa zmiana z drugą stroną, z nieba do piekła. Nikt o tej karierze o czymś takim nie mówi. Trzeba tak, ale ja mówię o takich istotach zbliżonych do nas. Ale może być tak ewentualnie do dyskusji, to przejdźmy. Tak. No i wreszcie jest jeszcze taka trudność, taki zarzut możliwy, mianowicie, że ten zmodyfikowany odrzucenie twierdzenia model zbliża wizję życia wiecznego do reinkarnacyjnej. Generalnie to, o czym mówię, wyrosło w tradycji myśli teologicznej zachodniej chrześcijańskiej. Natomiast to, żeby doznamy i wewnętrznej, głębokiej wymiany po śmierci, jakby się na nowo odrodzimy, to jest taki trochę model reinkarnacyjny. Drugi model piekła, jaki chciałem tutaj przedstawić, czy jakby wskazać do niego, to jest piekło jako wolny wybór. To znaczy, odrzuca się twierdzenie pierwsze, pozostałe trzy mogą zostać nienaruszone, chociaż można je też modyfikować. Piekło w ogóle nie jest karą, tylko jest wolnym wyborem podmiotu, który no, taki wybór może dokonać. I wybór polega na tym, że odrzuca on życie z Bogiem. Nie chce po prostu zbawienia. Zwolennicy tego modelu dzisiaj są to głównie najbliżsi filozofów religii. Ja wiem, to znaczy tacy jak na przykład Marcus Adams, Fermin, Eleanor Stamp, Richard Silver. Zwracają uwagę, że model ten w większym stopniu właśnie bierze pod uwagę autonomię moralną osób, które tym wyborem są obdarzane i bardziej wyraża miłość Boga do każdego stworzenia. Ponieważ Bóg daje taką możliwość wyboru, śmierć nie jest dostateczny i honoruje ten wybór. Inny
atut tego modelu, jak twierdzą jego zwolennicy, polega na tym, że metafizyka Boga jest prostsza. To znaczy, w modelu tym tradycyjnym jest tak, że piekło jest nieskończoną karą za uczynki popełnione w życiu doczesnym, a niebo ma być nieskończoną nagrodą za uczynki czy dobre rzeczy, jakie zrobiliśmy w życiu doczesnym. Pytanie jest takie, czy można w skończonym czasie, w skończonym życiu zrobić coś tak dobrego, że zasługujemy na wieczną nagrodę. I tu się mówi, że nie. Jedynym sposobem na to, żeby w niebie się znaleźć, jest skorzystanie z Bożego miłosierdzia, z Bożej miłości. Po prostu Bóg pokazuje miłosierdzie niektórym, czy też tym, którzy mają bezpośrednictwo i dlatego to niebo jest dostępne. W związku z tym jest podwójna motywacja, czy dwie racje woli Boga. Jedna sprawiedliwość, która powoduje, że niektórzy będą potępieni. Druga to jest miłość, która sprawia, że niektórzy będą zbawieni. I to miałby być jakiś taki dodatkowy atut według zwolenników tego modelu, zależnie od modelu wolnego Boga. Państwa, niezależnie od tego, który z tych modeli będziemy preferować, jeżeli którykolwiek byśmy preferowali, w ogóle założenie jest takie, że jest sens rozważania tego, czy piekło jest takie, czy inne, wtedy, kiedy istnieje coś po śmierci, prawda? Chyba, że będziemy mieli czysto ontologiczne podejście i powiemy, że badamy możliwości. Tradycyjny model piekła, traktuje go jako karę, zakłada nie tylko moralną odpowiedzialność tego, który jest karany, ale też wolność woli, która jest tutaj potrzebna, lecz i Bożą Wszechwiedzę. Ponieważ jeżeli ma być kara, właśnie to, co wspomniałem, to kara musi być doskonała, musi być nieomylna. Bo jeżeli sędzia jest doskonały, ta kara nie może być inna. To zaś zakłada, że Bóg wszystko wie, bo każdy mógł kogo sądzi. Nie ma możliwości pomyłki sądowej. Musi być więc wszechwiedzący. Musi być i wszechwiedza, i wolność woli. No i teraz ten problem, który się tutaj nasuwa, problem piekła w kontekście już atrybutu Bożego. Czyli jak to jest możliwe, że jeśli Bóg jest wszechwiedzący, to my zachowujemy wolność woli, która pozwala nam być odpowiedzialnym. Jeżeli to nie jest możliwe, jak wiedzą niektórzy, to model piekła jako kary załamuje się, bo nie może być sprawiedliwej kary tam, gdzie nie ma odpowiedzialności i nie ma wolności. Oczywiście załamuje się również model piekła jako wolnej woli, ponieważ wolnej woli nie ma. A zatem od rozważań na temat tego, jakie są możliwe modele piekła, trzeba przejść do rozważania, czy one w ogóle są możliwe przy założeniach, które głoszą, jeżeli istnieje Bóg, który posiada takie właśnie atrybuty, jednym z nich jest Boża Wszechwiedza. Dlatego pozwolę sobie przypomnieć bardzo krótko ten dylemat w formie takiego sylogizmu, czyli rozumowania, które w tym wypadku które się dwóch przesłanych wniosku, ja tego nie będę pisał, bo to jest proste po prostu. Widzicie, rozumowanie jest takie. Koniecznie, jeśli Bóg wiedział uprzednio, to jest przykład Judasza, że Judasz zdradzi Jezusa, to Judasz zdradzi Jezusa. To jest pierwsza przesłanka tego rozumowania. Druga jest taka. Koniecznie Bóg wiedział uprzednio, że Judasz zdradzi Jezusa. I stąd jest wniosek, konieczny jest, że Judasz zdradzi Jezusa. Jeżeli jest to konieczne, to czy można mówić o tym, że to działanie, czy ten grzech Judasza był wolny? W związku z tym, czy może on odpowiadać za czyn, który popełnił, i czy może być potępiony, jeżeli przyjmiemy taką możliwość, że będzie potępiony? To rozumowanie jest poprawne formalnie pod warunkiem, znaczy poprawne formalnie jest, ale czy jest poprawne materialnie pod warunkiem. Że wszystkie przesłanki są prawdziwe. I ja tylko powiem, że dyskusja jest najbardziej ożywiona nad drugą przesłanką, nad tym, że koniecznie wiedział uprzednio, że coś się wydarzy. I tutaj obrońcy tego argumentu, tego rozumowania wskazują na to, że konieczność, o której tutaj jest mowa, to jest konieczność przeszłości. Gdzie przeszłość jest konieczna w tym sensie, że jest niemożliwe w ogóle ją zmienić lub ją anulować. W związku z tym ona jest niezmienna. A ponieważ do tej niezmiennej przeszłości Bożej, niezmiennej przeszłości należy Boża wiedza o przyszłości, to niemożliwe jest, aby treść tej Bożej wiedzy o przyszłości uległa zmianie. W związku z tym to, co Bóg wiedział, to się musi wydarzyć. W związku z tym to, co się wydarzy, musi się wydarzyć, jest konieczne. Taka jest mniej więcej logika tego wywodu. Teraz, żeby bronić tych modeli piekła, czy założyć, że zawsze wiedza Boża w jakimś sensie ukoniecznia przyszłość, tym również te wybory, trzeba odrzucić tą drugą przesłankę. I w tradycji
tradycyjny model UGF-a rzeczywiście było tak, że ci, którzy ją, ten model wyznawali, odrzucali ją, odrzucając założenie, że Bóg wiedział uprzednio, co się wydarzy. Bo to założenie pociąga inne założenie, że Bóg istnieje w czasie. Jeżeli odrzucimy tezę, że Bóg istnieje w czasie, to wówczas nie ma konieczności przeszłości, bo nie ma przeszłości. I tu jest słynne rozwiązanie Boecjusza. Bóg postrzega wszystko z perspektywy wiecznego teraz. On nie istnieje w czasie. Jeżeli tak, to nie ma powodu sądzić, to nie ma konieczności przeszłości, jeżeli powiedza koniecznie cokolwiek, czego dotyczy. To był model Boecjusza, który również do pewnego stopnia przyjął Tomasz Akwinu. Może dwie uwagi na temat tego boecjańskiego modelu. Otóż dwa zarzuty rzeczywiście można sformułować przeciwko niemu. Pierwszy jest taki, że nawet jeżeli jest tak, że Boża wiedza nie jest przeszła, ale jest właśnie wieczna z uwagi na sposób istnienia Boga, to nie czyni to jeszcze tej Bożej wiedzy niekoniecznej. Ponieważ tak samo jak nie mamy dostępu kauzalnego czy przyczynowego do przeszłości, tak samo, chociaż tu intuicja jest trochę słabsza, bo nie mamy rozeznania, co można z wiecznością zrobić, nie mamy takiego dostępu do wieczności. W związku z tym niczego nie można zrobić, żeby ta wiedza Boża była. Więc jeżeli ona była konieczna w przypadku przeszłości, bo przeszłość jest niezmienna, to tak samo będzie tutaj, będzie tak samo konieczna, bo wieczność jest niezmienna. To jest zarzut, który akurat znalazłem w literaturze, sformułowany jest przez Lidę Zagrzebski, a drugi dotyczy czegoś innego, mianowicie metafizyka tradycyjnie, że chrześcijański Bóg jest opatrznością. Nie tylko, że po prostu jest kimś, kto coś wie, ale po prostu coś robi. I ten wariant, który przyjął Boecjusz, pozbawia możliwości Boga działania, ponieważ Boża wiedza polega na tym, że on wie coś, bo coś widzi, obserwuje, percepuje. Jest to wiedza z percepcji, wiedza doświadczalna. Ale ona jest możliwa wtedy, kiedy istnieje przedmiot tej wiedzy. A natomiast nie jest możliwa, kiedy nie istnieje. Zatem przed stworzeniem świata nie mógł percepować świata, który nie istnieje. Bez wyższego dopiero po stworzeniu uzyskuje możliwość bycia wszechwiedzącym i takim się staje. Ta wiedza całkowita, czyli wiedza przychodzi za późno dla Boga. W związku z tym nie może sprawować opatrzności i działać w świecie tak, jak chciałby wszystko, jak już jest jakby przesądzone. Tomasz zdawał sobie sprawę z tej słabości, odrzucił tą percepcyjną koncepcję wiedzy Boga, chociaż zachował twierdzenie o istnieniu Boga w wieczności pozaczasowej. W związku z tym, w jaki sposób Bóg poznaje przyszłość, która jest dla niego nie jest przyszłością wizji Tomasza? To w taki sposób, że sam ją w jakimś sensie ustala. To znaczy, znając swoje zamiary, swoje intencje, swoją moc, stara, że to, co jest, to jest właśnie to, co on chciał, żeby było. W związku z tym ta wiedza pochodzi. To jest wiedza krytyczna. Bóg zna świat, ponieważ zna sam siebie. To nie znaczy, że on nie ma możliwości percepcji tego świata, bo może go percepować, ale percepuje coś, co już i bez tego nie zna. Ale jak to się ma do wolności, do problemu piekła i wolności? Mianowicie to jest tak, że jeżeli rzeczywiście Bóg posiada tą odwieczną wiedzę i to, co się dzieje się zgodnie z planem Bożym, to czy może być, że ten Judasz z naszego przykładu jest wolny w swoich czynach? Czy on jest rzeczywiście wolny? Czy on mógł nie zdradzić? Bo to jest pytanie. Czy mógł nie zdradzić? No wydaje się, że nie. Na pewno nie mógł nie zdradzić. Musiał to zrobić. Zatem czy był wolny? Jedyna możliwość obrony w takim razie, jaką by tutaj miał obrońca tego rodzaju modelu piekła i tego rodzaju metafizyki Boga, to jest zmienić pojęcie wolności. To znaczy, to nie jest tak, że wolność polega na tym, że ja mam dwie różne albo nawet więcej możliwości wyboru swojego zachowania, tylko musi polegać na czymś innym, gdzie, że ja robię to, co chcę zrobić. Mówię to bardzo prosto, bo definicje wolności są dosyć złożone, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli robię to, co chcę zrobić, no to jestem wolny. Jeżeli dasz świat zdradzić i zdradzić bez żadnego przymusu zewnętrznego, tego nie nakłaniał w taki sposób, że nie musi oprzeć, to jego czyn był wolny. To jest tak zwana kompatybilistyczna teoria wolnego. A w takim razie, jeżeli był wolny, bo chciał zrobić to, co zrobił, to odpowiada za swoje czyny. Jeżeli będzie swoje czyny, powinien być ukarany. Być może ukarany wieczny potem piekło. Więc Boża Sprawiedliwość dałaby się wybronić przy tym modelu. I model piekła jako kary tak się. No ale jest pytanie takie, czy to nie jest odrażające? W tym sensie, że Bóg, z góry ustalił, że Judasz będzie zdradzał, Jezusa, inni będą robili inne rzeczy bardzo złe. I jeszcze robić za to potępiony. Być może nie został potępiony, przecież nie wiemy tego, ale jest taka hipoteza, że mógłby zostać.
Otóż wydaje się, że jest to absolutnie niesprawiedliwe i dlatego budzi ten wielki sprzeciw. Ja chciałem zauważyć, że jest możliwość obrony tego modelu, zachowując tą koncepcję wolnej woli kompatybilistyczną. Tylko że taka, no, bo ja nazywam w ogóle ten model kalwiński, ale jak myślę tego kalwińskiego modelu, jest możliwość obrony Bożej Sprawiedliwości, mówiąc, że skoro był wszystkie posiada absolutną przemoc i jest dobrocią, którą dzisiaj się jeszcze kwalifikuje, że jest miłością, czyli kocha każdego, to przecież każdy będzie zbawiony. I to nie tylko, że będzie zbawiony, ale musi zostać zbawiony. Więc na gruncie tego kalwińskiego modelu wszechwiedzy Bożej i wszechmocy pojawia się możliwość uniwersalizmu necesarystycznego. Każdy z nas zostanie zbawiony, nawet Judasz za ten swój czyn. I wydaje mi się, że jest to jedyny sposób wybronienia tego modelu przed zarzutem, że on rzeczywiście budzi takie intuicje, że jest niesprawiedliwe, żeby tak. Bo chyba, gdyby Państwa zapytał, czy to jest dobre, że ktoś, który został przeznaczony do pewnych działań, nie mógł postąpić inaczej i za to będzie karany, no to być może zakładam większość powiedziała, że chyba nie. No, ale jest inna możliwość, każdy będzie zbawiony i to nawet z konieczności. Bo i jeszcze jedna zaleta tego rozwiązania będzie taka, tu też jest tylko jedna racja i motyw Bożego działania, gdzie miłość Boga do wszystkich stworzył, ponieważ Bóg wszystkich kocha, wszyscy zostaną odbawieni. Nie jest tak jak w tym modelu tradycyjnym, że są dwie racje, sprawiedliwość i miłość, tylko zostaje miłość. I konkluzja, więc zapomniałem, jest 3 minuty. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że dwa wnioski, jakie można wysnuć z tych rozważań. Otóż był właśnie taki, że można bronić obydwu tych modeli piekła, to nawet przyjmując tą wszechwiedzę kalwińską, że po posiadaniu ograniczony dostęp do przyszłości i sami istnieją w przyszłości. Ale moja intuicja aksjologiczna podpowiada mi, że w tym modelu najlepiej by było przyjąć ten wariant uniwersalistyczny. Jednakże, że każdy będzie zbawiony, to z konieczności. Gdy zaś chodzi o to, czy kwestia, czy śmierć jeszcze jest ostateczna, w sensie saturnicznym, to znaczy, że czy możemy jeszcze coś po śmierci zrobić i co to nam da, to tutaj rzecz jasna sprawa wygląda tak, że zależy to od modelu piekła, który się wybierze, bo modelu tej drugiej szansy oczywiście, że może. Po śmierci jeszcze możemy wszystko. Możemy wszystko. Model tradycyjny w gruncie rzeczy to jest model, który w zasadzie odpowiada klasycznej, ortodoksyjnej teologii, gdzie że śmierć jest ostatnim momentem, kiedy się można jeszcze narodzić. I potem koniec, nie ma wolnej woli, nie można nic zrobić. Jest albo wieczne potępienie, albo wieczne zbawienie, lub jakiś stan pośredni, który wprowadza do tego zbawienia. Więc tutaj te możliwości są, ale najlepiej związane jest to z historią drugiej szansy. Przewieza Boża, krótko mówiąc, nie czyni żadnego z tych modeli niemożliwym logicznie. Natomiast który z nich jest bardziej wiarygodny moralnie? Bo nie chcę powiedzieć o wiarygodny empirycznie, albowiem nie posiadam żadnych danych na ten temat i dlatego pozostanę przy możliwości logicznej, czyli czymś, co ostatecznie filozof analityczny zawsze się będzie bronił jako tą swoją ostatnią tezą ratunku. Prawda? Jest możliwe logicznie, że to tak jest, dopóki ktoś mi nie pokaże, że jednak nie. Także tą konkluzją, tą uwagą w zasadzie chciałem zakończyć tą wystąpienie. Dziękuję bardzo.